Założyli sobie Właśnie miałem potem to ten draft. powiedzieć, po stronie gry w Ciokrafce jest naprawdę bardzo dużo skalowania. Dwóch głównych carry to są właśnie postacie skalujące, Kasadin i Sivir. No, nie wiem, czy wystarczy im na to czasu, biorąc pod uwagę, jak agresywni potrafią być internaziomale po prostu. Relatywnie wysoki, ale wciąż, mimo znalezienia się w ciężkiej sytuacji, dobra przytomność umysłu. Oj, ale Monk to nie będzie wysoko, Monk to może być akurat nisko i to pod ziemią, ponieważ trzech internaziomali rzuca się na niego i możemy mieć tutaj pierwszą krew, panowie, to będzie pierwsza krew! Pierwsza krew! W tym wielkim finale drugiej Ultraligi przelana przez internaziomali. Znaleźć nie tyle co dobre miejsce do walki drużynowej, natomiast zagrać to w odpowiedni sposób, wykrywać dużo przestrzeni dla Deflesa, który w tym momencie fleszuje do przodu i mimo tego, że iskierka została przyjęta na spell shielda, Monk pożegna się z życiem. To się dzieje z Grypciokraftem, internaziomale absolutnie dominują w tych pierwszych 8 minutach, ale Kanna próbuje znaleźć jakiś rewanż. No Makuch to chyba tutaj będzie martwy, co prawda jeszcze udaje się Overpowowi przetrzymać swojego wspierającego chwilę przy życiu, ale to wystarczy, ładna bombka, wchodzi jeszcze Kubon, ale Makuch nam tego nie przeżyje, Bejlał go tutaj wyratowuje, to jest zabójstwo dla internaziomali. I to jest łatwe podejście na Heralda, panowie, są internaziomale, którzy w tym momencie zgarniają pula. Azy czy Jakub Turowicz jest w stanie z tego wyjść, czy jest w stanie jakoś to obrać, jest dostępna szyszka, ale ona wyprowadzi go oczywiście prosto w ramiona oponentów i jak bardzo byś się starał, jak bardzo byś nie Turewicz próbował! Mimo wszystko się nie uda, było zaskakująco blisko, panowie, bliżej niż myślałem. Ja, szczególnie, że tutaj powinni być w stanie z tą Sivir i Karmą generować presję, przepychać falę stworów i stwarzać nawet możliwości do gankowania. A tymczasem na bota wjeżdża nie Kana, a Rybson i łapie jednego fraga i to absolutnie wystarczy. I to jest chyba największy problem dla nich, bo ta kompozycja może potrzebować za dużo czasu na ale Kana tylko czekał akurat na to, aż internaziomale wejdą, to Deflesy jest tutaj tą pierwszą deską. Grypciokraft wygląda naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze w tej walce. Bez Deflesa, bez Kubona ciężko myśleć o jakiejkolwiek walce, należy też pożegnać się z Makukiem. I to będzie również pożegnanie z wieżą pierwszego tieru na midzie. Czy Grypciokraft może z tego ugrać coś więcej, panowie? No zdecydowanie może więcej ugrać, Rafa, ponieważ ugrają jeszcze Leśnika, a co najważniejsze, to jest koniec serii i dodatkowe sztuki złota dla Monka. No nie grają na jakąś pierwszą, lepszą drużynę z Ultraligi, grają na Grypciokraft, którzy naprawdę bardzo dobrze wykorzystują błędy swoich rywali, co widzieliśmy akurat wcześniej. I zobaczymy w tym momencie. No właśnie. To był jeden krok postawiony do przodu, ten jeden zgubny krok Makuka, który totalnie zgubił jego pozycję. Brak super umiejętności, brak błysku, w tym momencie internaziomale, brak wspierającego i popatrzcie, jak to wszystko ładnie się klarowało. Mamy Heralda, możemy rzucić na środek, przejść pod Smoka, nagle cały plan runął. Ale jeżeli uda się jeszcze kupić parę sekund, kupić powrót Makuka, to może się udać tę walkę jeszcze wygrać, tego Drake'a zdobyć, Deflet on wzięty na celownik. Jest wzięty na celownik, co prawda wskrzesi nam się tutaj zaraz ten zawodnik, ale absolutnie Kana nie chce go wypuścić, Deflet musi ratować się flashem, on jak na razie strzela zadam, ale zobacz co robi Kana, Kana absolutnie nie chce wypuścić ze swoich rąk strzelca internaziomali. Największe słowa krytyki względem Makuka, który upada bez powodu na środku, przyjmując fatalnego trade od Monka, to naprawdę zagranie, którego nie mogliśmy się spodziewać po tak dobrym starcie. No ale poczekaj, poczekaj, zobacz co nam się tutaj dzieje. Polski Fog nam wchodzi tutaj do przodu i próbuje jeszcze znaleźć jedno zabójstwo. To utility, zużyte od Zileana, po raz kolejny, tym razem to na Jakuba Turewicza. Dopiero odczuła ten drugi przedmiot i będąc w deficycie względem Sivir, możesz mieć pewne problemy, ale internaziomale szukają dalej. Szukają, ale nie znajdą Monka, Monk jest za szybki. Deflet jeszcze próbuje znaleźć jeszcze ten autoatak, Kana próbował tutaj wyratować swojego strzelca, ale tych obrażeń było po prostu za dużo, ale Deflet na końcu swojego zdrowia. Monka na Grypciokraft okazała się bardzo trudna, kolejna seria. Widzimy, że również odbija się echem tych niefortunnych spotkań. Remigiusz w tym momencie, trzeci kamień w niego trafiony. Polski Fog fleszuje z ultimate'em i nie daje żadnego okienka na zagranie chronsi. I bardzo Boulder to jest? Chyba tak się nazywa ta umiejętność. To byłoby to ryzyko, że gdzieś Overpool odflaszuje i uda mu się uniknąć tego łańcucha, ale flash do przodu Erka i potem... Ryzyko to chyba lubi Jakub Turewicz, bo z tych tarapatów po prostu ten zawodnik się nie wykaraska. Więc jakby jasne, jest dopiero 24, Szywana jest w stanie robić takie obiektywy dość wcześnie, biorąc pod uwagę jej procentówki. Ale czy oni naprawdę chcą więcej? No chyba tak, ale tutaj jeszcze Polski Fog nie powiedział absolutnie ostatniego słowa. Dopiero teraz, kiedy wydał swoje ostatnie tchnienie. No i szukają dalej Deflesa. On teraz musi mieć się na baczności, wchodzi w to wszystko Kubon, Counter-Strike naprawdę niezły, ale czy wystarczy obrażeń? No tutaj może ich właśnie nie wystarczy przeżywalności chyba też, choć co prawda Chronoczyk cały czas jest zagrany, jest dostępny, ale on zaraz minie i niedługo może też właśnie minąć czas Kubona i to Grypciokraft teraz w ofensywie i to Grypciokraft kara swoich oponentów. I Grypciokraft tą walką absolutnie neguje ten Baron Powerplay od internaziomali. Craftu, a przynajmniej trudno oprzeć się takiemu wrażeniu, szczególnie, że tutaj... Defle
Defles. Jeszcze jakiś hero play od Deflesa, ale to może nawet nie wystarczyć. Tam no. Na trzech, dołącza w tym momencie Mako, dołącza Overpoł. Defles oczywiście na resztkach zdrowia, ale jest zagrana super umiejętność z Dillana, jest zagrany bailout. No Defles ma wszystkie konkretne umiejętności, które pozwolą mu kontynuować tę walkę. Zabezpiecza już dwa trupy na twoje konto. Punktówki otrzymane, plus teraz jeszcze widzieliśmy sprawdzian obrażeń Deflesa, one są naprawdę mocne. Polski Fok ma formę, Silk już nadciąga, ale Baron Nashor po raz kolejny się kończy. Polski Fok nie jest w stanie tego ukraść w żaden sposób. Baron Nashor zabezpieczony, ale czy Silk jest w stanie to pozamiatać? No powiem ci, że chyba może być też ciężko, bo na razie, choć jeszcze ma Monka po drugiej stronie, te się mogą podziać jeszcze cuda. Zbliża się kolejny Drake, potencjalna dusza dla CryptoCraftu. Więc Internationale ale muszą wygrać tę walkę. Defles próbował złapać Monka, nie udało mu się to. Widzę teleport, kostak takeover zapuszczony, nie trafi akurat żadnego celu. Pojawia się Kubon w walce, ale zobaczmy. Kana już bez swojego cyklonu, pojawia się Turewicz. Turewicz może zabezpieczyć tę pierwszą eliminację. To się właśnie dzieje. Many odmeldowuje się z Sounders Riftu, ucieka w stronę Fontanny, a Internationale ale się nie zatrzymują. Następnym celem środkowa aleja, następnym celem strzelec drużyny czerwonej, ale Monkowi udaje się z tego wszystkiego uciec. Polski Fok nie będzie miał tak dużo. A Turewicza nie da się zabić, no powiedzmy sobie szczerze. Oj, poczekaj, bo może pojawić się tutaj bohater. Pojawia się Monk, no ale on chyba tutaj nie znajdzie tych Internationale, może być tutaj po prostu za dużo. Monk tak samo musi uważać, ponieważ na jego obecnym stanie zdrowia to może być zlantapowany. Jeszcze w międzyczasie wzięty ten Smok Silk, teraz spowolniony, ale wątpię, żeby chcieli się z nim bić. On na combo wyjaśnić może absolutnie każdego z tak pokaźnym ekwipunkiem. Ale ta walka była fenomenalna dla Internationale, tylko żeby te reperkusje nie były bolesne. Podkreśl tego Drake'a. Silk co prawda tankuje Kubona, to nie pozwala mu dojść do reszty. Gdzie się znalazł strzelec Internationale, moi drodzy koledzy? Ale jak na razie jeszcze się trzyma. Bailout odpalony, a nie wiem czy bailout tutaj akurat będzie wystarczający. Jest jeszcze wskrzeszenie, ten zawodnik nam tutaj powstanie. Rybsona już z nami nie ma, Defles przeskakuje do bezpiecznej pozycji. W przedmiotach mamy już trzech carry, pełni dofarmionych w 39 minucie. A czwarty smok dla jednej bądź drugiej drużyny stał nam w tym momencie. Grypcia z dobrą pozycją, wchodzi Turewicz, rozpoczyna tę walkę, ale tych obrażeń to już Grypciograf naprawdę posiada całkiem sporo. Defles już upada, ale cały czas on ma dostępny już GA. GA było w jego ekwipunku, Turewicz cały czas tankuje, Chronoshift na niego zagrany. Defles jeszcze się trzyma, przejeżdża przez ścianę. Zobaczcie ile trzyma Kubon, to jest po prostu niepojęte jak długo trzyma się ten zawodnik. Ale każda historia chyba ma swój koniec, prawda? Zabije go ktoś? Rozdział numer 2, Kubon wstaje, natomiast widzimy, że nie ma ochoty na kontynuowanie walki z rywalami Internationale, ale zwróceni w stronę Smoka, Rybson jest bardzo blisko, czy uda mu się zespoilować? Nie! To jest CryptoCraft z duszą Smoka Oceanicznego! To jest CryptoCraft, który wygrywa ten teamfight! I to najprawdopodobniej, panowie, jest CryptoCraft, które domyka mapę numer 1! Ale nie mów hop, bo jeszcze Defles będzie szukał, ale sam przeciwko Silkowi nie ma co wskórać, ma do pomocy jeszcze Overpoła, jest Chronoshift, ale to nie wystarczy! Popada z Irean, bo Zeri również za chwilę będzie gryzła glebę! Te umiejętności, te obrażenia są zbyt potężne! I to spotkanie, 40-minutowy maraton, zakończony z powodzeniem dla CryptoCraftu. Internationale świetnie rozpoczęli ten mecz, ale jeden, drugi, trzeci błąd trzeba było na powrót kompakować i koniec końców, Kasadin okazał się zbyt potężny. Pewnie czuć się będzie CryptoCraft, Twitch to odpowiedź w serii, Karma powinna czuć się nieźle przeciwko nami, więc znowu odnoszę wrażenie, że to CryptoCraft ma więcej aktywnych narzędzi na samym początku rozgrywki, no by dobierać to czerwone wzmocnienie. Walka na smajty, już od pierwszego poziomu dołącza Overpool, jest tu również Silk, ale jednak Sylas tu odda znacznie więcej, jednak to Polski Fok może tu zgarnąć pierwszą krew, a co gorsze dla Internationale, oddadzą ją w ręce Silka. Zabezpieczyć kontrolę w tamtym obszarze, ponieważ widzą Ryptona na górnej alejce, Ryptona, który zmierza się na gang, to może być zdejmowanie i to bardzo łatwe, ponieważ Kamil nie trafia bardzo istotnego hookshota w ścianę. Silk za chwilę również może dołączyć Kanna, Polski Fok też. Panowie, także Monkey Gepard, wszyscy, niewidka jest... Twitcha i chyba nie respektują tego Internationale, to może być fatalne wyłapanie Silk, jeżeli złapie tu eliminację, to może być absolutnie tragiczny wynik dla Internationale. Jako pierwszy przelewa krew tutaj Polski Fok, ale Rybson szuka rewanżu, strasznie zabunowana walka, ale Kubon w miniformie zbyt wiele tutaj nie zaoferuje. I teraz CryptoCraft, uciekają wszyscy zawodnicy do Baron Pitu, cały czas Herald tutaj stoi i to świetna pozycja dla Deflesa, ten kolejny Q posyła w rywali. Jednak ci cały czas wysoki pasek punktów zdrowia i teraz pora na reinicjację, teraz pora, żeby kogoś wyłapać, ale Kanna strasznie się przeliczył i to jest frag, który zgarniają Internationale. Co więcej, Defles cały czas stakuje swoją pasywkę z Ultimate'a i wzięty Herald, tylko trzeba jeszcze podnieść oko, Rybson rzuca się do przodu, Rybson jeszcze forsuje kolejne błyski, Internationale idą tu po swoje. Defles leci dalej, Defles się nie zatrzymuje, ubrał sobie na celownik Kasadina, który nieśmiertelny w poprzedniej mapie upada nam w dziewiątej
tej minucie. Oddaje mi się, że Grypciokraft może tutaj poszukiwać. Ale zobacz, Kana wyłapany i Kana zostaje, to jest masakrowany. Wieża w jego overpał i Rybson i nic w niego nie pozostaje. Na środkowej lejce nie uda się zabezpieczyć, ta na bocie nam wpadnie. Może jeszcze nam idzie z delikatnym prezentem, bo Tilk pięknie, sam zawinął się we wstążkę, zawiązał kokardkę. Dziękuję nam się, może teamfight na środkowej alejce, Rybson już szuka. Dlatego zobaczmy, zastanowany Kanna wzięty na celownik, leci fala i ten Trundle może momentalnie upaść. Jednak Bombel nie trafi, biega tutaj w kółko Rybson, a Monk, niezła strzelnica, ale on frontlinuje. Czy Monk postradał wszystkie zmysły bez swojego strzelca? Tak trudno prowadzić walki, Inter na ziomale czują krew i idą do przodu, idą po Geparta i... Bez tego błysku ma problem, żeby wejść do pitu, Inter na ziomale wezmą Barona, ale czy zdążą stąd uciec, domyka polski Fok. I ta Kamil nie chce odejść stąd bez złapania choć jednej eliminacji. Minęli się z Kubonem. Ten próbuje jeszcze uciec, za chwilę forma bestii. Inter na ziemale biorą nogi za pas. Ale Kanna za chwilę poszuka filarem. Silk poszuka dojazdu i Silk wchodzi do przodu. Ale Inter na ziemale fantastycznie na to odpowiedzą. I jakże fatalna końcówka z tymi fenomenalnymi łańcuchami od Overpoła, które cementują zwycięstwo Inter na ziemali w tym ostatnim teamfajcie. O, jeszcze Monk się tutaj natoczył. Że wykorzystują tę pasywność, dopóki sami nie podłożą sobie kłody pod nogi, tak długo naprawdę dobrze wyglądają, ale może to właśnie ten moment, którego tak się można było obawiać, bo Deflect wymazany jako pierwszy i Overpool szuka jeszcze Sylasem wroga, znajdzie Monka, więc bez strzelców obie te formacje liczył. Musi ratować się swoim błyskiem i strasznie ten teamfight jest zamłynowany, strasznie ten teamfight jest niepewny. Ale w tym momencie Inter na ziemale chyba pójdą po zwycięstwo w tej walce. Bardzo chaotyczne Inter na ziemale, sami nie wiedzieli, czy wolą siege'ować, czy wolą atakować. W tym momencie nie ma już odwrotu, trzeba podjąć tę walkę. Deflect teraz mniej punktów zdrowia. I polski Cox, polski Fox. Czemu oni mi się mylą? Polski teamfight, ale to Monk polski Cox. Nie ma znaczenia, obaj ci to playnerzy byliby za słabi na tak dobrze dysponowanego Kubona i tak dobrze dysponowanych Inter na ziemali, którzy w zaledwie 27 minut rozwiewają wątpliwości i wyrównują stan rywalizacji. Mamy 1-1 w serii. I panowie, czy to będzie pełna piątka? O, może się tak wydarzyć z taką formą ziomali, gdzie raz potrafią niechybnie przegrać, a teraz zdominować przeciwników, przekroczyć barierę stąpu, ba i nawet wykończyć teamfight ostatni 5-0. Autoataków to ona nie ma, a Młyn będzie siedział akurat właśnie w pobliżu tej serii, ponieważ Kubon, on będzie próbował złapać swoim showstopperem, na przykład takiego wyskalowanego polskiego Foka bądź Kannę, ale to jest też w kontekście asekuracji swojego toplanera. A na bocie nie taka stara śpiewka, bo to jest engage Makuka i to będzie martwy wspierający Inter na ziomali. Pierwsza krew na Grypciokraft, a w międzyczasie na górnej alejce toczą się głowy, moi drodzy. Król troli zgarnia dwie ofiary na swoje konto. Miast Monka. No i mamy spotkanie w górnym lesie, ale to bottom i Inter na ziomali właśnie już akurat przywędrował nam na górną alejkę, ale polski Fok, nietrafiony akurat bumerang od Deflesa, wchodzi kataklizm, ale dla której drużyny zadzieje się tutaj właśnie ta katastrofa, to jest martwy Rybson. I to są te kreatywne counterpiki, tak rzadko grywa się na Trundla na topie i często można nie docenić tego, jak tankowny potrafi być ze swoim ultimate'em, kiedy damy mu trochę tej przestrzeni na topie, a w międzyczasie Inter na ziomale mogą mieć problemy na dolnej części mapy, bo tam Kubon po prostu rozstrzelany. Jeszcze dwóch przeciwników gdzieś na jego czyha z tyłu. Patrzcie na to, że to jest przewaga liczebna, bo na topie cały czas pozostaje polski Kos, więc Inter na ziomale muszą tu coś znaleźć. No zdecydowanie będą musieli tutaj coś znaleźć. Z takiej przewagą liczebną i w takiej pozycji, jaki jest Mog, to oni oczywiście znajdą to zabójstwo. Z wielkimi problemami, ale wychodzi z nich cało. Z drugi smok na konto Inter na ziemali znaleźli to jedno zabójstwo kluczowe, bo to jest akurat zabójstwo dla DPS-a dodatkowe, bo to był shutdown, także naprawdę bardzo dobrze dla nich. Co prawda oczywiście szkoda tej wieży na górnej alejce. I tego potrzebują, żeby to spotkanie jeszcze dłużej potrwało. Hej, chwila, co? Overpool gdzieś znalazł Silka. Na górze zaraz może być Grypciokraft, jeżeli chodzi o złoto, bo ten Baron na końcówce swojego zdrowia. Tutaj Grypciokraft oczywiście próbuje to je utrzymywać Inter na ziemali z dala od swojej głównej nagrody, co wychodzi im bardzo dobrze. Devlet zegzostowany, a to najważniejsze, jeszcze Flash w ścianę rozbił sobie głowę, a Monk tylko go pokopał na dobitkę. O, ale patrz jak Monk wlatuje i dewastuje przeciwników. Makuk ucieka na końcówce życia, ale to jest kwadraki dla Monka! I jest jeszcze Baron Nashor przejęty! Grypciokraft to zrobiło perfekcyjnie! Trybowa, tylko będąc w aż takim deficycie, nie ma możliwości, żeby ten Udry znalazł dobre wejście, ewentualnie flank od Kubona. Grypciokraft, jeżeli nie wygrają tego spotkania, będę w absolutnym szoku. I zobaczcie tylko na to, jaką masakrę urządza nam polski Fokner. To pięknie wygląda ze strony Grypciokraft.
No, ziomalom dali po prostu jeden mecz na odbicie się, ale to jest Teamfight, który będzie nam zamykał to spotkanie. Minecraftowcy najwidoczniej chcą pokazać, czy ta druga mapa była tylko błędem, tylko bugiem, który chcą naprawić właśnie za pomocą tej trzeciej mapy i wychodzi im to po prostu idealnie. Jeżeli chodzi o przewagę w złocie, jeżeli chodzi o całą tę grę, to Gryfciokraft ją po prostu zdominowało. Nie od samego początku, ale ta akcja na Baronie przypieczętowała los Interna Ziomali na tej mapie. Jeszcze się wybronią, bo tu kilka sporych błędów, które popełnili zawodnicy Gryfciokraftu, ale teleport. Nie, teleport to są tylko sekundy. To są tylko i wyłącznie sekundy, które już minęły. Minął czas Interna Ziomali na tej mapie, to Gryfciokraft wychodzi górą. No i mamy punkt meczowy, chłopaki. I bardzo wartościowe dla Gryfciokraftu i wydaje mi się, że mają ogromną przewagę po tej fazie banów i pików. Panowie, chciałbym się pochylić na chwilę dosłownie przed stworzonym draftem ze strony drużyny czerwonej. Ale zobaczcie, że Rypsan podchodzi tutaj od linii. Pytanie, czy chce tylko zrewanżować się na potencjalnym ganku od Kanny, natomiast czy też będzie chciał poszukać jakiegoś wejścia sam. To dość trudne, mimo wszystko, biorąc pod uwagę, jakie narzędzia sobie wydraftowali. A Gepard, face checkuje ten krzak, to będzie tragedia! No, face checkował i twarz została akurat rozbita, ale wchodzi nam tutaj jeszcze Kana. Maku kratuje się za pomocą swojego flesza. Robi, a ja troszkę go skarciłem. Niemniej jednak właśnie. Oj, oj, Kubon. To jest zadyma na kurde, ale to nawet jest odpalony Ragnarok. To jest solo molo, tylko dla kogo? Że bariera tutaj poleciała i to Nosacz akurat wciąga polskiego focha na... To będzie całkiem dobre wykorzystanie tego obiektu neutralnego. No, to będzie drugi Interna Ziomale nie mają zamiaru oddawać tego za darmo. Makuk będzie pierwszą ofiarą. On podszedł zdecydowanie za wysoko, wyfleszował do tyłu, więc deflecują będzie w fatalnej pozycji. O, Interna Ziomale podeszliście niezorganizowani do tej walki, więc zapłacicie za to karą jednego fraga na razie. No, na razie jednego, ale deflec jest drugi w kolejce, mój drogi. To już jest dwóch Interna Ziomali martwych. Ale akurat już myślałem, że dołączy do nich jeszcze ktoś. Musi bić. Zaraz zobaczymy, jak ta walka się rozwinie, jak ona się zacznie, jak ona się skończy. Zwycięzcem dla kogo? Silk tutaj zaczyna. Próba szufli, ale przerzucił tylko i wyłącznie Makuka. Ale zobaczcie, gdzie był Kana. Tam zrobił naprawdę podejrzane zamieszanie. Wchodzi Emeryt, wchodzi z paczkami. Mąk jest okładany przez Kubona. Mąk tego nie przeżyje, on nie ma jak tego przeżyć. To jest zabójstwo dla Deflesa! Która ma co prawda Orna, ma Azira, ale bez swojego strzelca, który może się dosyć wcześnie przepalić, ciężko będzie grać w kombo. Kana z próbą wejścia, co prawda nieudana, ale oczywiście jest już tutaj Gepard, ale leci nam teleport. Kana wciągnięty, Kana zostaje wyeliminowany z tej walki. Terytorium dookoła Barona. I ostatnio to dało im zwycięstwo. Jeżeli w taki sam sposób tutaj po Legionu Interna Ziomale, to będzie dla nich absolutna tragedia, a włapany zostaje Makuk i to może otworzyć drogę do tego Nashora. No zobacz, gdzie jest Mąk. Mąk razem z Gepardem próbują tutaj złapać Kubona. Czy Giganos da radę to zrobić? No nie da, ponieważ Gryfciokraft jest po prostu zbyt silny, jest ich zbyt dużo. To jest podwójne zabójstwo dla Mąka. Panowie, nie ma frontlane'u po stronie Interna Ziomali. Kto może podejść, żeby to swoje czekować? Czy to dostanie Rypson do tego zmuczony? Jest jeszcze forma Smoka. Przeciwnicy wszyscy skampieni tam w tym jednym miejscu, to może być Steel. Rypson ma łatwy dostęp do Barona, jeszcze przepędzał Geparta, próbuje Kanna tym wejściem z cyklonem, ale Deflex cały czas trzyma się na powierzchni, cały czas będą walczyć, ale w końcu Steel! Szufla od Silka! Złamała w pół Interna Ziomali, ale pozostaje jeszcze Deflex i Deflex ich wyczyści! Nie rozpędzaj się, Piotrek, ponieważ wyglądało to naprawdę spektakularnie ze strony Gryfciokraftu, ale akurat Deflex razem z Overpowerem odwracają tę walkę i... Zdarzyło, mieli parę argumentów, ale po udanych pierwszych minutach tutaj to się po prostu nie udało. Jeszcze spróbują, jeszcze gdzieś Gepard będzie szukał wejścia, natomiast to nieudane. I to polski Fok powinien rozpoczynać walkę, a on jak na razie niespecjalnie widoczny. O, Mąk bardzo do przodu tam wylatywał, było okienko, akurat żeby Interna Ziomale w niego weszli. Kubon się odpala, Ragnarok już załączony, ale stąd trzeba się wycofywać. Ale Kubon to akurat wycofa się, ale w zaświaty, a Gryfciokraft mu w tym pomoże. Gryfciokraft też sobie ostrzy zęby na tego gada. Mają dobrą pozycję, polski Fok. Cały czas grozić będzie ultimatem, takie ciasne przesmyki będą dla Interna Ziomali piekielnie niebezpieczne. Widzimy, że Interna Ziomale oddali pozycję na rzece, zajęli bardziej defensywną, będą starali się kontratakować, głównie za sprawą flanki Kubona, być może za sprawą formy Rypsona. Złapią rywali w bardzo wąskim przesmyku, tak jak w tym momencie, i pociągną za spół. Tak jak na razie Gryfciokraft w ofensywie, ale kozioł przerwany, a Minecraftowcy po czasku! To jest Ragnarok odpalony, Kubon wjeżdża na pełny w ten teamfight, nie zamierza brać jeńców. Interna Ziomale natomiast zamierzają brać kolejne zabójstwa, kolejne smoki i kolejne zwycięstwo, jeżeli tak dalej pójdzie. I panowie, możliwe, że za chwilę przeniesiemy się do mapy numer 5. Deflex za każdym razem, kiedy leciała szufla, miał flesza. Ani razu Sylkowi nie udało się go akurat przerwać. Gepard. Ale okej, okay, Roshada od Geparda, tylko nie ma ultimate'a, nie ma The Quickness. Nie ma Silka! Nie ma Silka, chłopaki, nie ma Midlanera, nie ma Azira! Nie ma Silka, za chwilę nie będzie krótkiego foka.
To jest po prostu tragedia, to co się dzieje dla Grybciokraftu. Interna ziomale zbierają fragi na lewo, na prawo. Biorą praktycznie wszystko, co chcą. Ostatni zryw Grybciokraftu chyba w tej walce, bo ja nie wiem, jak miałoby się to odwrócić. No muszą to zwyciężyć, a więc panie i panowie, zapinamy pasy, bo wjedziemy sobie za moment do mapy numer 5. Pełna best of piątka i Rybson zapowiadał, że tym razem nie wypije energetyków, że tym razem zje pożywny i zdrowy posiłek. I możliwe, że dzięki temu pełni siły internacjonale wyrównują stan rywalizacji w przekonywującym stylu, wygrywając Grybciokraft. I zobaczymy, czy uda im się zdobyć tytuł mistrzowski. Jak często bywa w takich sytuacjach, sprowadziliśmy tę serię do najlepszego formatu, jaki istnieje. Best of one. Wiecie co? Te artefakty magiczne, tak? Michelodis i mikturki, to wszystko, co mieliśmy tutaj w studiu, mam wrażenie, że przestało działać, że cała magia tych wszystkich przedmiotów została wsiąknie. I nic z tego nie wyciągnął. A zobaczymy, co będzie na bocie. Deflet już po klęsie, okładany przez Monka z Gepardem. Martwy. To jest martwy Deflet, chłopaki. Oj, to jest pierwsza krew dla Geparda. I to było bardzo proste wykonanie jeszcze prostszego schematu. Co tutaj poszło nie tak? Przecież mam wrażenie, że Sivir w tej serii widzieliśmy aż ponadto, że Sivir na ostatnim patchu naprawdę dość często się pokazywała. Niemniej jednak dalej zaskakuje duet Internacjonali. Tak samo zresztą Mamumu. Maku, co ty robisz? To nie miało prawa się wydarzyć. Jak one przez formację Grybciokraft eSports. Ale zobaczymy, ale będą wchodzić drugie tempo i oni zaczynają walkę. Deflet jest dobrze ustawiony. Deflet bardzo dobra umiejętność ze swojego Infernum. Tutaj mogą się pozywać naprawdę trupy na lewo i prawo. A tak on to Internacjonali. Dwa zabójstwa. Że aż się chce je oglądać. No trzeba nadrobić te mecze, które w pierwszej Ultra Lidze się nie udały i nadrobić to, co się dzieje na Donnej Alei. Deflet próbuje się ratować za pomocą Summoner Spell i swojego Ultimate'u. No używa po prostu wszystko. Atuje w formie smoka. Gepardowi niewiele brakło, naprawdę niewiele brakło. Podejście numer 2, jest jeszcze drugi bandaż, ale brakuje na niego zasięgu. Overpool powiększa zasięg swoim flashem, ale to nie wystarczy, aby uciec z niesamowitej opresji. Jak z Doran Blade'em wychodzi z całym mitycznym przedmiotem obecny na tym smoku, czy będzie w stanie zrobić różnicę? Ale Rybson jest bardzo mocno obijany, nie wiem, czy on to jeszcze przeżyje. Tutaj Gepard już padł, to jest smok akurat dla Internacjonali. Udało się to zebrać, dość ważnych. No i zobaczmy, jak będzie wyglądało to dalej. Jest wyłapanie od Geparda, ale Gepard nie poleci dalej. Sid też nie ma jak się utrzymać i Grybciokraft musi się wycofywać. A Gepard nie ma się stąd jak wycofać, ściągnięty przez Overpoła i rozerwany przez tego dziada. Czy Zwykana miał być następny? Wszystkie swoje możliwe zagrywki, skalować, albo nie dawać się wyłapać, bo Monk znowu robi za front lane. No poczekaj, Monka akurat tutaj nie złapią. Polski Fok trafia w Makuka, ale serduszko akurat już od Silka nie zostaje tutaj trafione, ale to nie ma i tak znaczenia. Raczej bym się z tobą zgodził, Rafał, jeżeli chodzi o tę twoją tezę. Biorąc pod uwagę, że to jest 3-0, spodziewamy się czegoś innego. Rybson w złej sytuacji, ale w Makuk w jeszcze gorszej. Widzimy w gnieniu oka, no panowie, to jest gęsto, to jest ciasto, tutaj się może naprawdę wydarzyć istna batalia. I to właśnie nam się chyba zaczyna. Próba wejścia od Kubona, cały czas nie ma formy Megagnara. Overpoł odpalony, złapany Monk wyeliminowany. Rozczarpany zostaje przez Overpoła i polski Fok najprawdopodobniej podzieli los swojego strzelca. I to było takie proste wykonanie. Teraz znowu wracamy na Barona, na Shora. No i co? Ziomale są w dużo lepszym położeniu. Ale jest jeszcze Gepard, jest Kana, jest Silk. Mogą próbować odwrócić, ale nie wróżę, nic dobrego. Kana zagrywa smoka, jest tutaj podejście pod ewentualną kradzież, nawiązanie kontaktu, ale Gepard nawiązał kontakt, tylko nie z tym, z kim by chciał. Curse of the Stad Mami zagrane, Charm, wszystko, żeby tylko zgładzić Kubona i jasne, to się udało, ale wiecie co? Internacjonale w tym momencie przejmują Barona na Shora. Swój plan, kasują kolejną strukturę, na to nie pozwala im Gepard. Wchodzi Gepard, ale zostaje wbity w ścianę w trybie natychmiastowym i zostaje też wbity po prostu w ziemię. Ogromne szanse po prostu dokończyć grę w tym momencie. Super miniony zbierają się na bocie, dlatego Grybciokraft pociąga za spust. To nie była dobra inicjacja, ta od Geparda również najlepsza. Internacjonale odwracają! Powiem ci, że Internacjonale to chyba zaczynają bawić się w ogrodników po prostu. Przerabiają Grybciokraft na nawóz. Oni lecą po swoje, oni chcą lecieć po zwycięstwo. Jest teleport, panowie, nie ma trzech inhibitorów. Tryb hordy odpalony, ale Internacjonale mogą lecieć tutaj po koniec. To się właśnie dzieje. Kana jest pierwszym celem i pierwszym, który upadnie akurat w tej wymianie. Cały czas te fale. Kubon nie ma formy Megagnara i jest inicjacja od polskiego Foka, ale ona się mija z celem. Deflet złocony, przeciągnięty przez Kanę dalej, ale Deflet cały czas trzyma się tutaj na posterunku. Rybson próbuje oczywiście pilować. Makuk żyje, Deflet żyje, to jest oczywiście najważniejsze. Deflet strzela, strzela za darmo. Żyleta, wyciąga.
ściągać race i saniki, bo Interna ziomale wygrywają piątą mapę. Interna ziomale wygrywają finał drugiej dywizji Ultraligi. I jest z nami Kubon. Witam serdecznie, po raz kolejny ten z wadą wymowy. Witam. I co, dawać pytania. Pytanie numer jeden. Jakie to uczucie zagrać jedyną BO5 w tym roku na polskiej lidze? Taką pięciomapową. A, o to chodzi. Spoko, powiem ci, znaczy nie chcę być koki, ale w dwóch grach, które przegraliśmy, były trochę miskomunikacje, na przykład, nie wiem, raz ktoś usłyszał, że gramy z Ilana, gdy był inny call, raz słyszeliśmy Korkiego, że powiem, parę razy w drafcie, jako że ja i Makub, wiadomo, jesteśmy trochę inaczej mówimy, były błędy komunikacyjne, przez co piknęliśmy złe postacie. Wiadomo, wszyscy zagrali bardzo dobrze, ale no powiem ci, że było bardzo ciekawie w momencie, w którym parę razy inne czempiony niż powinny się pojawiły. Ale fajnie jest wygrać, fajnie jest, mimo tego, że nie trenowaliśmy sobie, zagraliśmy jeden scrim przez 10 miesięcy, fajnie jest wygrać, pokazać, że coś tam się potrafi. Kubon, w takim razie ja też muszę zadać od siebie pytanie, ponieważ ja muszę już zdjąć okulary, ponieważ już zacząłem parować od tej atmosfery, która się tutaj zrobiła po tej ostatniej piątej mapie. I powiedz mi, czy jak duży wpływ miał na ciebie twój film motywacyjny, który oglądałeś między mapami? Czy wiesz, no każde pokolenie ma jakiegoś idola, tak? Dla niektórych był mały, dla innych Wałęsa, dla innych Papież. Ja zawsze, że powiem, szanowałem pana Marcina Neumana jako sportowca i wydaje mi się, że w momencie, w którym było 1-2 przegrywaliśmy, to no dało to kopa, tak? Z kolei tam Artur oglądał bonusa BGC w Shaolin. Wydaje mi się, że te rzeczy właśnie dały nam kopa, pokazały nam, że można, znaczy wierzyć w siebie i można wszystko. Motywacja jest bardzo ważna. No to teraz chyba jedno z ważniejszych pytań. Co dalej? Jest mistrzostwo, ale no trzeba jakoś się przejść przez relegację. I czy myślicie, że tam podołacie zadaniu? Nie wiem, wiesz, no wiesz, wejdziemy sobie, zagramy. Tak naprawdę jedyne, co to będziemy się popracować, to jest Connective. Spędzi parę godzin nad draftami, my znów coś źle pikniemy. Mam nadzieję, że pokażemy dobrą Ligę Legend, czy wygramy, czy przegramy, no wiesz, no. Mam nadzieję, że to będzie dobre show dla widzów, dla naszej Żylety przede wszystkim. I no to też gracze, którzy grają w tych relegacjach, włącznie z nami, my nie jesteśmy, wiesz, god tier. To nie jest tak, że wejdzie jakiś gracz z tej pierwszej ultraligi z bottom teamu, albo ktoś z nas i nagle zrobił 1v9. Więc wydaje mi się, że to będą równe serie, mam na to nadzieję i oczywiście wierzę, że uda nam się wygrać. Bo jesteśmy w sytuacji, w której ten turniej promocyjny został zabezpieczony wcześniej. W tym momencie możecie cieszyć się tytułem mistrzowskim. Jakie to ma znaczenie dla tak doświadczonych zawodników jak ty, czy chociażby Remigiusz, którzy sięgali już po lepsze trofea, grali już na lepsze drużyny, zwycięstwo drugiej ligi. Patrząc na ciebie widzę totalną chillerę. Czy wy emocjonujecie się tym chociażby w połowie tak bardzo jak my, czy jak kibice? Wydaje mi się, że najbardziej ucieszył się Artur z Damianem. Wiem bardziej, że jednak Artur tam parę razy był, coś tam chłopaki na Twitterze go podgryzali, a tu jednak, że powiem, zamknął mordę hejterom. No wiadomo, fajnie, co nie? Ja jeszcze te swoje największe e-sportowe emocje mam za sobą, ale fajnie jest pokazać, że mimo tego, że jedyne co robisz od 6 lat, to klikasz solo kolejkę na streamie i się tiltujesz, to jesteś w stanie coś tam dalej pokazać. Fajnie jest udowodnić tym osobom, które nie wierzyły przede wszystkim, że możemy coś tam ugrać. Jest przyjemnie, tak? Jest, to może nie jest największe uczucie, wiesz, ja jeszcze robiłem reverse sweepa grając LCS-y. Nie są już porównywalne do tego, ale jest bardzo fajnie. Ja najbardziej lubię zamykać mordę hejterom. Wydaje mi się, że zrobiliśmy to w tym momencie i tyle. To w takim razie, Kubon, o ile oczywiście już wiecie, kogo się najbardziej obawiacie w turnieju relegacyjnym? KNF? A na kogo gramy? A, bo to jest double bracket, prawda? Tak. Jest podwójna drabinka, jest bardziej rozbudowany format. Czeka was troszkę więcej niż jedna BO5. Okej. Sekundka, muszę wygooglować. Na Devil's One i na KNF gramy, tak? Tak, Homil and Friends okay, wygrało wydaje mi się, że KNF ma troszkę silniejszy skład indywidualnie, bym powiedział. Na pewno tam, że powiem, mój dobry znajomy Mumek robi dobry wywóz, ale z Deflesem nie ma szans. Co do Devil's One, najbardziej by się trochę cykał tego, że są tacy nieprzewidywalni, tak? No do Moles gra jakiś Galio pod Dark Harvesta, nie wiem, co się dzieje. Więc wydaje mi się, że te obie drużyny mają mocne i słabe strony, ale na pewno będą to cięższe mecze niż tutaj w playoffach, które i tak nie były łatwe.
No cóż, nie było łatwo, powiem więcej, no cała droga, jak zresztą widzisz, przyniosła nam dużo emocji kibicom, mam nadzieję, że dużo emocji wam, natomiast to wszystko w tym momencie opada. Puchar jest wasz, bardzo chciałbym go w tym momencie wręczyć, no wręczamy taki wirtualny, ani nie mamy pucharu, ani nie graliśmy na LAN-ie, ani nic, ale jesteśmy lepsi niż pierwsza dywizja Ultraligi, dostarczyliście 5 map, dostarczyliście nam mnóstwo emocji. Proszę bardzo, jaki piękny kuchar. Nie wiedziałem, że w drugiej lidze takie rozdajemy. No, nieważne. Tak, Kratos mi przyniósł. O kurde, sponsorze, co? Kratos mi przyniósł. A ty też co? Dzięki, natomiast dzięki, chciałbym przejść do konkluzji. Możecie w tym momencie świętować. Wiemy doskonale, że pojawicie się jutro, pojutrze w Łodzi i będziecie mogli spotkać się z fanami. Jakie to uczucie podchodząc do nich jako mistrz Dywizji Ultraligi? Wiem, że wiele to dla ciebie nie znaczy. Natomiast dla twoich fanów jest to super. Nie wpychaj w tego słowa. Powiedziałem, że to jest troszkę mniejsze emocje niż Reverse Sweep Grand Cells. Jest, ale jest to bardzo fajne uczucie, się bardzo cieszę. I nie, że nic nie znaczysz, nie robię sobie takiego swojego gościa. Znaczy, to jest fajnie, że będziemy mogli podejść, że powiem, z głową do góry, zamiast przez te najbliższe dwa dni patrzeć się na swoje buty, myślę, no nie wyszło to, nie? Jest to zajebiste uczucie. Mam nadzieję, że spotkamy dużo widzów z Żylety. No zresztą, no, jakby ktoś chciał wiedzieć, to jutro jest wielki event riotowy w Łodzi, więc zapraszamy. I mam nadzieję, że spotkamy się z dużą rzeszą naszych widzów. W takim razie, Kubon, myślisz, że co Zabson wam powie, kiedy wbijecie do niego na Discord po tym meczu? Nie wiem, czy Zabson jest na Discordzie. To chyba nic. Nie, no, Zabson wejdzie, zaśpiewa Sexaholic i tyle, no, jak to Zabson, nie? Wydaje mi się, że jest na pewno zajrany, on też jest adeptem, jest fanem Ligi Legend, mimo tego, że tam sobie gra w, wiadomo, tam lonką na tam, nie wiem, Goldzie powiedzmy, to na pewno jest osobą, która mocno to przeżywa, jest mocno into e-sport i się z tego cieszy, więc na pewno jest równie zadowolony jak my, jak nie bardziej, tak? No, co nam pozostaje? Pozostaje nam chyba pozostawić ci segment pozdrowień, tradycyjnie. Niech on będzie gruby i tłusty jak ta seria. Pozdrawiam naszego trenera, moją całą drużynę. No Żyletę, no jasne, że pozdrawiamy Żyletę, no to jest najważniejsze, Żyleta pozdro. Ostatnio dostałem straszny opierdziel od widzów, bo nie pozdrowiłem subskrybentów, więc pozdrawiam, dzięki, że subujecie. Ale przede wszystkim Żyletę, bo naprawdę bardzo fajnie się gra, jak widać, że widzowie są tak mocno za wami, jak spamują, że powiem, Fire i Common Brew, nie, to nie Common Brew, sorry, nieważne, Brew. W każdym razie naprawdę zajebisty doping, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście. I co? Widzimy się na naszych transmisjach wszystkich graczy. Szczególnie zapraszam teraz do Makuka, bo musi nabić widzów, żeby mieć średnią, więc możecie do Makuka w pasie, jakby dzisiaj się odpalił. No i tyle. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że dostarczymy takich samych emocji na turnieju promocyjnym.